Myślę, że w naszej budowli znajdzie się około 100 figurek. Biorę sobie tutaj takie, które już mi się podobają, akcesoria. No, będzie się działo tam w tym mieście na pewno. Poznajesz tych dwóch? I tego trzeciego? Nie. Kim są? Czy to Kapitan Polska? Pierwszy odcinek. Czyżby to był Stefan? To jest Stefan. To jest Stefan. A to jego twórcy. Jest nam strasznie przykro, że nie dotrwali do końca finału, robili świetną budowlę i postanowiliśmy oddać im po prostu hołd. Są nadal w finale tutaj w swojej najlepszej formie, czyli minifigurek. Niesamowite. Fajnie to zrobiliście. Wzruszyliście mnie. Cieszę się. Pozdrawiamy was, Maćku i Kacprze. Jesteście z nami, chociaż nie ma was z nami. Zaczęło to tętnić życiem. Bałem się, że tutaj w tych przestrzeniach nie będzie się zbyt dużo działo. Natomiast dzieje się już całkiem sporo. Mimo, że pustynia to zaludniona przez szynszyle, przez kaktusiki. Co jeszcze będzie na tej pustyni figlowało? Jak to w Meksyku, za wiele tutaj krajobraz się przedstawia, bo ten krajobraz tworzą ludzie, w naszym przypadku szynszyle. No i kaktusy, które jedyne przetrwają największe, najbardziej hardkorowe klimaty. Ryszard, ty mam taką prośbę, żebyś mi powiedział, jak będziesz chciał to zamontować na górze, to ja cię podsadzę, albo nie wiem, jakoś ci pomogę. Czy ty będziesz sam osobiście robił? Ja będę tym kierował, montować będzie Łukasz. No, czyli ty jesteś mózgiem tej operacji, a on surowym mięśniem, tak? Po prostu on jest wyższy. Ja nie widzę, co ty tam majdrujesz, bo masz ręce pod kapeluszem. Pozwól, że też się zniżę do twojego poziomu. Dokładam takie same kolce, jak są na kaktusu, na tym dużym kaktusie, tylko chcę, żeby to było równo, dlatego żebym sobie prowizoryczną miarkę. A nie lepiej byłoby najpierw zamontować ten kapelusz, a potem dokładać kolce na stojąco? Bałbym się trochę, kiedy już będzie już na samej górze, żeby nie zaczęło nam się to za bardzo bujać. Ryszard się nie boi. Ryszard się nie boi. No. Ryszard nie pęka na robocie. No i tak ma być. To jest prawdziwy Ryszard. Arriba! Kładziemy sombrero. Już? No tak. Dajcie, ja z tej strony to złapię, a ty tam dawaj. No i tylko... Co? O, dziś słyszałem płytkę. Potrzebuję drabiny, żeby to przyczepić. No, potrzebujemy drabiny. Stołek weź ten drewniany. Ja to trzymam, Rysiu. Nie, no właśnie ty dociskasz, a ja osekruję z dołu. Dobra. Ło, trochę go przekrzywiłeś chyba, więc uważaj. Łukasz, nie wykrzywiaj go, bo mocniej wyjdzie w twoją stronę. Uważaj, stary. No to już nie dociskaj. Siedzi. To zostaw. Siedzi, to zostaw. Porąbane, nie?